Siemanko mordeczki, witam was w kolejnym odcinku programu Szama to Modena. Mam tutaj klopsiki z indyka, pół bagietka z biedry, mój ulubiony ser Violife, no bo wiadomo, roślinny, taki mogę jeść. Trochę Frank's Red Hot Chipotle. Znalazłem też trochę jalapeno i o dziwo, to będzie w tex-mexowym stylu barbecue sauce, mój jeden z moich ulubionych, moje odkrycie. To jest sos z Actiona. Naprawdę, jak dla mnie, zajebisty, też w dobrej cenie, także naprawdę polecam. Pierdut. Jeszcze oczywiście, jak lubicie, przytostujcie sobie oczywiście bułkę na maśle. Pierdut. No i teraz mordeczki, żadnej zbędnej filozofii. Dobry nóż do chleba, żeby się nie pochlastać, ja tu mam CK. Mnie wystarczy. Można naciąć, ale ja chyba przetnę totalnie. Oczywiście mordeczki, ten filmik jest odtwórczy, bo się inspiruje wieloma tak naprawdę meatball subami. Obejrzałem naprawdę sporo różnych rolek, shortów, TikToków, no jest tego dużo. Ale wiecie co? Po prostu ja nie umiem póki co robić sosu marinara. Nie mam za bardzo składników na to, a jeść się chce. Więc co? Klopsiki, kurde, najwyżej poprzekrawam je na pół, żeby chociaż tak patrząc, zobaczcie. 2, 3, 4, 5. Nie no, kurde, będzie idealnie. Zagrzejemy oczywiście klopsiki, później roztopić serek, dodać jalapeno. To jest opcjonalnie oczywiście taki smoked chipotle, albo dajcie jakiś ostry sos, jak lubicie barbecue, tak bardziej w stylu Tex-Mex. Pierdut, lecimy. Ok, ostatnio troszeczkę masła, tak żeby później na tym maśle przysmażyć z jednej strony bagietki nasze. Najmniejszy ogień, najmniejszy palnik, żeby masła nie spalić. Bo tutaj palonego masła ja po prostu nie chcę. Myk, teraz jeszcze tutaj wrzucimy nasze klopsiki po bokach i pokrywka. Myk i teraz aż się przytostuje ładnie bułka, do tego oczywiście kontrolujemy temperaturę klopsików. Później oczywiście trzeba to wszystko pokryć serem. I teraz, gdy już mamy troszeczkę podsmażone nasze pieczywo, bo to nie jest de facto przecież grillowanie na suchej patelni, no to pilnujemy, żeby podsmażyć nawet już gotowe klopsiki z każdej strony, tak żeby były ciepłe. Pierdut. Ok, teraz krótka piłka, szybka akcja. Na spód lejemy sosu trochę. Trzeba ładnie to, myślę, bo tak naprawdę to jest mordeczki zupełna improwizacja. Tak naprawdę nie planowałem akurat robić konkretnie takiej kanapki. Chciałem kanapkę Joe'a ja zrobić, ale akurat nie mam składników, nie mam umiejętności, co najważniejsze. Więc co? Oczywiście
jedziemy z tematem. Układamy nasze klopsiki. Myk. Serka dajemy troszeczkę wygłupować. Ja nie lubię przesady. Nie lubię jak jest czegoś za dużo. Ale tutaj tak naprawdę to dwa plastry takiego wegańskiego serka będą akuratne. Przynajmniej według mnie. No i oczywiście trzeba to zapiec. Pierdut. Zapiekamy teraz, żeby się ten ser roztopił. Później położymy na to jalapenioski, które są oczywiście opcjonalne. No i wiecie co? I mordeczki możemy składać wtedy. Oczywiście dodając opcjonalnie sosu ostrego. Pierdut. Ok, mordeczki. Może się nie wszystko udało tak jak chciałem. Ser się aż tak bardzo nie roztopił. Jalapenioski. Tak, żeby było trochę kwasowości, trochę ostrości. Tutaj tak już mi się kończy. Trzeba będzie dokupić. Myk. O, jeszcze taki kawał. Będzie przepysznie. I ostro oczywiście, lekko. Teraz. Troszeczkę sosu chipotle. Opcjonalnie. Bo on jest właśnie taki octowy. Ostry. Żeby nie zaburzyć tego wszystkiego. Jeszcze więcej barbecue i próbujemy mordeczki. I tak się mordeczki prezentuje moja kanapka typu sub. Niestety nieudana w 100%, bo ser mi się nie rozpuścił. A już niestety bułka się spiekała. Także próbujemy mimo fejla. Pierdut. Okej. No to czas na pierwszego gryza. Mam nadzieję, że uda mi się objąć i klopsika, i jalapeno, i ser. Nie udało się. Kurwa. Mordeczki, to jest zajebiste. Kanapka tak naprawdę zero waste. A smakuje perfekcyjnie. Oh yeah. Perfetto. Udało się. Trzymajcie się. Wielkie pozdro. Elo. Pierdut. Tutaj mordeczki jeszcze ja. Zobaczcie jak to ładnie podgrzałem. To naprawdę ładniej już wygląda. Serio stopione. Raczej polecam wam to podgrzewać w piekarniku. Pierdut.